Cześć, cześć. Witajcie moi kochani bardzo serdecznie w kawie z wróżką, którą mamy godzinę 9:58, więc macie dwie minutki, żeby się tu zebrać i posłuchać. Będziemy dzisiaj opowiadać jak zwykle o energetyce tygodnia, ale również o ogłoszeniach tygodnia, ale również urodziny, ale również dużo rzeczy się będzie działo. Także zapraszam bardzo serdecznie. Poczekajcie, ja sobie tylko księżyc. Księżyc sobie otworzę, żeby wiedzieć, jakie księżyce nam towarzyszą. I pamiętajcie, że nam spada księżyc, czyli może nam spadać energia, bo lecimy ku sobocie, gdzie będzie nów. Także tak. A znaki zodiaku będą nam towarzyszyć zacne. Dlatego, że dzisiaj mamy jeszcze znak koziorożca, więc wszelkie takie twarde, skaliste i formalne sprawy możemy super pozałatwiać. Potem we wtorek i w środę mamy znak wodnika, czyli tutaj znowu intelekt, umowy, szczególnie środowo, jeżeli by robił jakieś magiczne rzeczy, a szczególnie właśnie takie intelektowo-umowowo-egzaminacyjne, to będzie bardzo dobrze. A w czwartek, piątek i sobotę mamy już księżyc w znaku ryb. Także tak nam się kończy i niedziela zaczyna się od barana, więc od przytupu. I ten przytup będzie energetycznie odczuwalny, bo już też będzie po nowiu i idziemy jakby w nową jakość. No i ten nów jest w rybach, co oznacza, że w ostatnim znaku cyklu, więc też nam ładnie pewne rzeczy podsumowuje, można się mocno oczyszczać. Witam wszystkich. A waga też będzie spadać jakby co? No właśnie tak działa księżyc, chciałam wam powiedzieć. Że jeżeli księżyca rośnie, to musimy się bardziej pilnować ze zjedzeniem, bo szybciej przybieramy na wadze. Natomiast jeżeli księżyca spada, to i tak nasze obżarstwo troszeczkę mniej jest brane pod uwagę i waga może nie tyle spada, co rosnąć nie będzie. Więc z tym księżycem tak. Jest zresztą też na kanale pewnie taki sposób na odchudzanie. Kiedy dwa razy w miesiącu robi się głodówkę sokową chociażby, albo wodną, co kto lubi, właśnie w nowiu i w pełni, żeby nie katować organizmu, dwa dni w miesiącu dają radę. Także tak, mamy dziesiątą, słuchajcie, przechodzę do naszej niezawodnej chińskiej książki z energetyką. Dzisiaj mamy 8 marca, czyli mamy Dzień Kobiet i lecą te życzenia na Facebooku, lecą, tam wszyscy umieszczają w grupach, na tablicach, super. A jedne życzenia były takie, że w jeden dzień obchodzimy Dzień Kobiet, a cały rok Dzień Mężczyzn. O, i się przy tym zatrzymałam i aż mnie telepło, mówię, no way. No, cały rok obchodzimy Dzień Kobiet, ale podsumowujemy go 8 marca. Także wszystkim wam życzę tęczy, cydru, rajstop i goździka. No. Słuchajcie, dzisiejszy tydzień, ten, który dzisiaj się zaczyna, w zasadzie tylko w 3 dniach, czyli piątek, sobota, niedziela, jest w wielkim X-ie, więc nie są to dobre dni na działania generalnie. Natomiast tak to jest dosyć przeciętnie z tego, co patrzę w naszym tutaj chińskim aspekcie. Ale już biorę karty do ręki i będziemy sobie omawiać każdy dzień po kolei. Dzisiaj, w poniedziałek, Dzień Kobiet, chińskie hasło dnia to jest tworzyć, więc myślę, że jeżeli jesteście osobami, które, nie wiem, piszą opowiadania, książki, wiersze, malują, robią, tworzą, bo ich praca jest twórcza, a nie odtwórcza, to dzisiaj powinny się te osoby czuć bardzo dobrze. Dzień średni na wszelkie czynności, bo mam ikonki zaznaczone na czarno, czyli tutaj nie ma jakichś wybitnych rzeczy, na których należy się skupić. Ale Dzień Kobiet, to będziemy się skupiać na sobie, nie? A co? I na koleżankach, mamach, córkach, siostrach i wnuczkach. Antosia mówi, niech moc kawy będzie z wami. Niech będzie z nami kawa zawsze. Dobra, i zobaczymy, jak w poniedziałek wygląda to. Król Mieczy. To nie jest zła karta, ale jest lekko formalna. Mogą ostudzić się nasze emocje, możemy być spokojniejsi, mniej wyrywni, bardziej skupieni na sobie i na intelekcie, który nas będzie pchał do przodu.
Wszelkie umowy, podpisy, sprawy urzędowe też od poniedziałku powinny być załatwione dosyć pozytywnie i porządnie. Nie będziemy czuli na rozpacz i jakieś dramy w ogóle ludzi wokół. I to nawet jest fajne, bo spojrzymy na to wszystko innym wzrokiem i może się okazać, że cudze dramy nie są wcale takie dramatyczne, jak wielce cudzesy wrzeszczą. Także silna, mocna, acz bym powiedziała zdystansowana energia dnia dzisiejszego jest. Wtorek. Hasło dnia to jest pozbywać się, więc jeżeli faktycznie jakieś remonty, układania, sprzątania, a sprzątanie cały tydzień bardzo dobrze wygląda, no bo nam maleje księżyca, to możemy pozbywać się. Jeżeli pozbywać się, to oznacza, że również rytuały wszelkiego rodzaju odcinania, odrzucania od siebie, zmywania, niwelowania będą bardzo zacne. A jak nam się pokaże nasz karciany przekaz, rydwan? No, działać będziemy szybko, intensywnie i mocno. To, co sobie zaplanujemy, może zostać osiągnięte. Jeżeli mamy dylemat, co załatwiać, czy coś blisko, czy coś daleko, to co jest daleko, to gdzie trzeba dojechać, gdzie trzeba dojść. Z tego względu, że przy rydwanku wszystko, co jest ruchem, jest bardzo wskazane. To mogą być też oczekiwane wyjazdy, przyjazdy, rozjazdy, ale przede wszystkim wbicie się naszym życiem na właściwe tory i popatatajanie tam, gdzie się patatajać powinno, więc bardzo dobry i intensywny dzień. Dobrze, tutaj mam jeszcze, że dobry, na czerwono zaznaczony, więc takie wow, medytacja, remonty, przeprowadzki. We w środę mam napisane w tymże kalendarzu, że dzień mężczyzn, tylko że oni chyba wszyscy rozróżniają dzień mężczyzn i dzień chłopaka, nie? We wrześniu, jakoś tak. Nie jestem pewna. O, nie mamy takiego egregora świętowania. Powiem, jakby zrobili dzień Mietka. Wszystkie dni w kalendarzu zajęte. Oprócz 8 marca. No, także tak. Dobry na medytację, spotkania z ludźmi i podpisywanie umów. No, jest to środa, więc faktycznie dzień Merkurego, który za intelekt odpowiada. I hasło dnia to jest pomnażać. I zobaczymy. Gwiazda. Słuchajcie, ja wiem, że księżyca ubywa. Ja wiem, że nawet gdzieś można się wbić w jakieś puste biegi, o których raczej nasi przodkowie, w sensie nasze przodki pod tytułem siedzimy, budujemy piramidy i mamy obserwacje nieba, to pewnie o takich rzeczach wiedzieli. Natomiast nasze przodki orzemy, żniemy, zbieramy, to z tym pustym biegiem księżyca niewiele wspólnego mieli, bo to jest raczej astrologicznie gdzieś powyliczane. Dlatego nawet jeżeli tak trafimy, a mamy pomnażać, a mamy gwiazdę, to róbmy tutaj w środę wszystkie możliwe rytuały polepszające nasze życie po prostu. Dlatego, że będą one skuteczne. Taka jest sprzyjająca energia. Tym bardziej, jeżeli mamy do zrobienia coś spektakularnego, to bardzo dobrze w środę jest to zaplanować i robić, bo środa będzie bardzo dobra, fuksiarska, szczęśliwa i z bardzo dobrą, mocną energią do chęci działania generalnie. Także środa wygląda fajnie. Tak jak wchodzicie później i na przykład chcecie całą energetykę tygodnia wysłuchać, to pamiętajcie, że zawsze na kanale, o ile się dobrze nagra oczywiście, bo to wiadomo, pojawia się kawa z wróżką, po kawie z wróżką, bo muszę ją nagrać, właśnie ją nagrywam i potem ją wygrać jeszcze. Także można sobie od początku energetyki wysłuchać, ale fajnie się na kawce spotkać na Insta, bo jest to A, inne medium, B, no tak, bo fajnie, po prostu. Dobra, lecimy w czwartek. W czwartek mamy opcję harmonizować. Dzień bardzo dobry na spotkania z ludźmi, sprzątanie, wyjazdy, rozjazdy, podpisywanie umów i medytacje. A w kartach, co będziemy harmonizować? Podgląd. Będziemy harmonizować swoje myśli.
Dlatego, że ósemka mieczy w takiej energetyce bardzo często pokazuje myślokształty. Myślokształty cudze, myślokształty własne. Dobrze jest często od takich myślokształtów odejść, dlatego że nawet jeżeli ktoś nas bardzo kocha, typu matka, to ona się będzie martwić, czy wrócimy z dyskoteki. Nawet jeżeli mamy wokół życzliwych ludzi, to oni się będą zamartwiać albo stresować, czy nam biznes wyjdzie. Dlatego cudze myślokształty nie są dobre. Często też jest tak powiedziane, że jeżeli coś planujesz, to tego nie mów, a dopiero powiedz, jak będzie to zrobione. Z tego względu, że cudze myślokształty mogą krążyć wokół tego i też trzeba wiedzieć, jakim osobom powierzać swoje pomysły. Bo na przykład są osoby, które będą kombinowały, a może to wyjdzie, a może to nie wyjdzie, a może w ogóle jakaś drama jeszcze przy tym wszystkim. A są też osoby, ja tak mam na przykład, o, leć do przodu, a tam idź, no to wtedy jest okej, okay, ale tak to trzeba uważać. Czyli wychodzimy i harmonizujemy swoje i cudze myślokształty. Dzień w biegu lekko zatrzymany, bo początek tygodnia, poniedziałek, środa, wtorek, środa, no to z taką werwą, a tutaj czwartek, mimo że dzień jowiszowy, to lekko zatrzymany jest. Piątek, duży X, czyli niekoniecznie dobry na cokolwiek, ale jest hasło stabilizować i zobaczymy, jaka jest energetyka dnia we wkartach. Dziesiątka pucharów, czyli jeżeli nie jest dobry na wszystko, a nam energia pokazuje społeczność, no to faktycznie tutaj rozmowy, wyjścia, spotkania, podsumowanie poniedziałkowego dnia kobiet, nie wiem, być może ladies, także tak, co prawda tam do knajpy nie wyjdziemy, bo nie wiem, czy też tak macie, ale jak ja miałabym, znaczy jak miałabym wyjść do knajpy i zamówić jedzenie na wynos i jeść w samochodzie jak ktoś, kto je w samochodzie, to nie jest to samo, tak? To sobie lepiej zupę w domu zrobić i na jedno wyjdzie, ale w każdym razie piątek jest emocjonalnie rozbudowany. Jako, że to jest dzień Wenus, to myślę, że sprawy rodzinne, dogadanie się, partnerskie, tego typu rzeczy będą dosyć dobrze rozgrywane. Także tak to wygląda. W sobotę też duży X, czyli Chińczyki nam mówią, nie jest tak za bardzo dobrze. Mamy Nów. Ciekawa jestem właściwie, powiem Wam, czy oni te okołonowiowe rzeczy takie X-ujące są. Sprawdźmy w poprzednim miesiącu, kiedy nie pamiętam, kiedy był Nów. Nie, czyli to nie jest schemat. To jest z jakichś innych ichnich wyliczeń po prostu. Mamy tutaj słowo inicjować. W Nowiu faktycznie to jest trochę takie pusta energia, tak? Nie ma księżyca. Szkoły są dwie, właściwie trzy. Jedna mówi, że Nów jest dniem czarownic, wakacjami czarownic, że nic się magicznego nie robi. To jest jedna teoria, z którą się nie zgadzam, dlatego że w Nowiu świetne rzeczy ja robię. Jest szkoła, która mówi, i z nią się też nie zgadzam, że w Nowiu należy przyciągać. Znaczy ja rozumiem, że zaraz zacznie rosnąć księżyca, ale nie można. Znaczy można, ale nie powinno się, bo i po co, nalewać z pustego w próżne. U mnie się w mojej time, wiecie, w mojej głowie to nie mieści, to nie jest moja szkoła. Dla mnie Nów jest pustką, czyli coś, co chcemy zakopać, zniszczyć, zniwelować, wyciąć. Dlatego na Nowiu najwięcej oczyszczania, odcinania. A zobaczymy, jak będzie to wyglądało we wkartach. Smuteczki. Sobota taka rozmymłana. Ja myślę, że takie energie też można obejść. Ja sobie na przykład na sobotę zrobię plan, który będę sobie sukcesywnie realizowała, nawet jeżeli nie z radością, to będę odhaczała sobie ptaszki, jakkolwiek to nie zabrzmi i będę po prostu to realizowała, bo nie mam ochoty wchodzić w energię piątki pucharów, która jest taka, a nie zrobię, a nie pójdę, a nikt mnie nie kocha, a w ogóle nikt na mnie nawet nie splunie. No nie, to nie po mojemu. Jeżeli są takie dni, to realizuję listy to do po to, żeby po prostu zafunkcjonować energetycznie. I jak nie kijem, to pałą. Także na tą sobotę uważajcie. Ale też jeżeli tutaj przy tej piątce pucharów,
to warto by było się nie wykłócać o jakieś rzeczy, a potem, a czy Mietek wróci, bo się z nim pokłóciłam, a czy coś, po prostu trochę tak, wiecie, zdrowego rozsądku zastosować, co by w tą energię rozmemłania nie włazić, bo i po co. Chyba, że mamy ochotę raz na miesiąc, nie wiem, zamknąć się w sypialni, w łóżku, pod kocem, ale i tak, słuchajcie, to można się zamknąć pod kocem i wyć, a można zrobić sobie kakałko, wziąć sobie książkę, se kocyk, nie wpuszczać nikogo z wielkim, szerokim palcem i odpocząć. No to widzicie, podejście, energetyka jedna, podejście do energetyki wielu. Moja babcia panią ogląda na YouTubie, a to pozdrów babcię kochana, bądź kochana, girl, raczej kochana. Super, bardzo fajnie, cieszy mnie to strasznie. Matko, rodzinnie. Czuję się staro, ale dobrze, im starsza wróżka, tym lepsza. Najgorszy był wstyd, jak człowiek w wieku lat 20 ludziom karty kładł i na nich krzyczał, bo tendencje zawsze były. Słuchajcie, a teraz już można. Wróżka jak dobry winiacz, whisky, cydr może nie, ale tak, że im starsza, tym lepsza, spoko. Niedziela mamy, kochani, też jeden wielki X chiński, a słowo mamy niszczyć. I trzeba do tego podejść fajnie, tak jak Wam już mówiłam, bo kiedyś już to słowo było w poniedziałek w zeszłym tygodniu, żeby wszystkie stare papiery, rzeczy, które mamy wyrzucić, tak? Research. Po prostu research. I energia. No, na złodzieja trzeba uważać. Także jak tam lecicie, wiecie, gdzieś tam Panu Bogu świeczkę, diabłu ogarek, kościółek, spacer czy coś, złodziejstwo, ostrożnie. Nawet złodziejstwo takie, że teraz na internetach tam, a faktury podsyłają cudze, a jakieś zmiana konta, że niby, jakieś logowania do banku, wiecie, teraz złodziej to nie jest tylko ten, co łypnie w łeb jak zbój Madej i zabierze mieszek i denary. Teraz trzeba mieć oczy dookoła głowy, także w niedzielę lepiej sobie faktycznie iść na spacer z 2 złotymi na lody, nie obwieszać się biżuterią, nie robić z siebie Louis Vuitton, co by nie zwracać uwagi, niż robić coś w internecie, bo to jest bardziej niebezpieczne niż te wszystkie zbóje Madeje. Także tak to wygląda. Dobrze, energetykę mamy. Słuchajcie, to zapalimy sobie świecę tygodniówkę naszą. Świeca tygodniówka brzmi dumnie. Co by nam się dobrze żyło i dobrze darzyło i w ogóle, żeby nam ten tydzień lekko, łatwo, przyjemnie, poczekajcie, sięgnę po zasoba świecowego. Zasób świecowy zdobyty. Uzupełniony. I zapalamy sobie świecę, przyzywając 4 żywioły, by na straży naszego tygodnia stanęły z nami pospoły. By ziemia dodała nam mocy, by ogień dodał nam szybkości, powietrze dodało intelektu, a woda magii miłości. Niech tak się dzieje, a więc tak jest. Jeżeli macie świecę, to podłączcie się oczywiście tą świecą. Jak siedzicie w domu, możecie ją trochę dopilnować. Jeżeli nie, to podłączcie się mentalnie za wszystkich widzów, za wszystkich widzów, to nie wypominki. Dla wszystkich widzów tutaj świece płoną. Słuchajcie, szukam teraz... bo jeszcze mamy urodziny. Tam widziałam, że ktoś jedna już... jest. Ktoś już urodzinowo się zgłosił. Anna chyba jakaś? Tak. Anna, 13 marzec, 7:05. Tak. Czyli przesłanie urodzinowe. Pamiętajcie, że robię przesłania urodzinowe od dzisiaj, jak ktoś się urodził, do następnej niedzieli. O. Od 8 do 14. Dobra. Dla Anny, wyjdź z poczucia beznadziei, naucz się w głowie jednej rzeczy, że jeżeli jesteś w stanie zrobić coś samodzielnie, to będzie zrobione lepiej, gorzej, ale zawsze, a jeżeli masz liczyć na kogoś, to możesz się bardzo dużo naczekać, a potem zawieść. Także zwróć uwagę na to, żeby stawiać na siebie, a nie jak gdyby na otoczenie. Nie da się tworzyć, nie wiem, kanału, pracy, sprzedaży, wymiany bez ludzi, ale najwięcej nacisku kłaść na to, co mogę ja, a nie to, co mogą inni. W sercu bądź kowalem swojego losu. Runa cesarza,
tata cesarza bardzo kojarzy mi się z runą Kenas energetycznie, czyli takiego mocnego chopa, który po prostu jak weźmie to kuwadło, to wykuje swój los. I tak masz być w sercu, silna, mocna i potężna. To jest oczywiście męska energia, energia twórcza, płynąca. I tak właśnie trzeba by było sercowo działać. Nie malkontencić, że tak powiem. Nie malkontencić. A w działaniu gwiazda, czyli idź tam, gdzie lubisz i co lubisz robić. Nawet jeżeli ja zawsze ten podaję, ludzie mówią, o, z pieczenia tortów się nie utrzymasz. A u ciebie być może z pieczenia tortu się utrzymasz, dlatego, że lubisz to robić i to po prostu pójdzie. Czyli idź w swój talent w działaniu. Jeżeli jesteś w pracy, którą wykonujesz, bo tak trzeba, a masz ochotę robić, szydełkować, zacznij, bo to może być bardzo, bardzo potrzebne. Dobrze, mamy jeszcze drugie urodziny. Tak jest, nasza Beatka Szlachta. 8 marca ma urodziny. Znaczy się 6-0. Że dzisiaj normalnie. No. Przycięłam sobie palec czymś. To Beata? Nie. Ja. I słuchajcie, ciężko mi się tasuje karty, bo akurat w tym, może kartami nawet sobie przycięłam, nie, bo papier tnie. Bo akurat w tym miejscu zawsze ała się zatrzymują. Dobra. Z reberkiem. Patrzymy. Nasza Beata powinna rozsiewać miłość i siać dobrą nowinę. Ja wiem, że zabrzmi teraz jak Chrystus albo Światek Jehowy, ale mów, pokazuj, energetyzuj, tak żeby ludzie patrząc na ciebie myśleli, odbiło babie wiecznie zadowolona chodzi. Po prostu, tak. Rozsiewaj. W sercu, a w sercu to bądź konkret po prostu, baba konkret. To nie chodzi o to, żeby przeliczać wszystko i wszystkich na pieniądze, tylko żeby patrzeć, co się opłaca, a co niekoniecznie, bo to niekoniecznie to my się możemy urzeźbić. Urzeźbić to ja się mogę dla siebie plotąc warkoczyki, a nie dla sprawy bogi honory i ojczyzny. Umówmy się, tak? W królu monet. A w działaniu królowa monet. No kochana, musisz zadbać o siebie. Jak wyglądasz, jaka jesteś, co jesz, jak się ruszasz. Ja nigdy nie będę nikogo namawiała do diet i fitów, ale no, są takie zdrowe granice ruchawości bądź bezruchawości, albo jedzenia bądź niejedzenia, tak? Więc tutaj po prostu w tej materii kości, mięśnie, skóra, zadbaj o siebie fizycznie i zadbaj o swój komfort materialny. Pamiętaj, że nie jesteś osobą, która musi komuś dać, musi komuś zrobić, musi, tylko powinna usiąść na tym tronie, zgarnąć do siebie i pomyśleć, czy może. A nie, że powinna. O, dokładnie tak. Czy są jeszcze jakieś urodzinki? Nie widziałam. Na razie nie ma jeszcze urodzinek. Dobra, to ja sobie karty zostawiam. I słuchajcie, dzisiaj nie będzie długo, ale kilka ogłoszeń jest. Otóż poniedziałek, środa, piątek, godzina 21 na kanale Joanna Wiśniewska-Wróżka. Kolejny tydzień, więc kolejna medytacja. Muszę, słuchajcie, znaleźć wszystkie możliwe książki. A nie, może tu. Gdzieś mam. Jak na chwilę znikam, to na pewno po książkę. Tym razem Księga Cieni. I po medytacji Ziemi mamy medytację wody, czyli nawet dobrze pamiętałam. I ta medytacja wody, ja Wam postaram się nie zapomnieć umieścić na Facebooku. Wodo bystra, moja siostro wodo, w Twojej pamięci przestrzeń wieków siedzi. Napełnij mnie dzisiaj przejrzystą wszystkich Twych czarów urodą. Daj mi poczuć mądrości przedwieczne, spraw bym była jak diamenty czyste. Przynieś w darze swoje dary wieczne, miłość, wiarę, które są wieczyste. Ja, urodzona, jestem najcudowniejszą iskierką wszechświata. Skupiam w sobie energię czterech żywiołów, która promieniuje w moim wnętrzu. Dziękuję Ci, wodo, że zawsze jesteś przy mnie. Dziękuję Ci za sztormy i za ciche przystanie. Dziękuję za to, że gdy miałam serce złamane, że w chwilach smutku zawsze przy mnie staniesz. Za to, że przez cały czas mojego istnienia dodajesz mi mocy w moich pragnieniach. Czy w kole życia męską byłam, czy kobiecą energią, Ty uczyłaś mnie, jak być dobrym człowiekiem. Wdzięczna Ci jestem za kształt mojego serca, za ludzi, którzy są sercem przy mnie, za ludzi, którzy byli i za tych, którzy pojawić się mogą. Dziękuję Ci za miłość moich kochanych, przyjaźń moich bliskich, za radość rodziny, przyjaciół, gromady, za wszystkie emocje, których doświadczam, nie tylko te dobre, ale i za te, które były sztormem w moim sercu.
Przez to wszystko jestem, kim jestem i w miejscu, w którym jestem. Dziękuję Ci za radości i smutki, za miłość i za nienawiść, za wszystko, co zadziało się w moich, naszych emocjach, dla mojego dobra i dla mojego rozwoju. Dziękuję Ci z całego serca. Wielbię Cię, kocham Cię. Oddaję się w Twoją opiekę. Tu i teraz, w tym czasie i w tej przestrzeni. Tu dziewczyny odpowiadają, że powietrze już było. No wiem, że było. Aha. Mówię woda. No, spoko. Hello. No bo to krzyczą. I mamy wodę. Woda jest odpowiedzialna za uczucia i emocje, dlatego to uwielbienie takie uczuciowo-emocjonalne jest. Czyli tekst macie, żeby równo ze mną mówić. Pamiętajcie, że jest to rytuał nieprzyciągający do nas niczego wielkiego. Chodzi o to, że mamy wręcz obowiązek czasem podziękowania siłom, z którymi pracujemy. I w tamtym roku było to w marcu, i w tym roku jest to w marcu. Więc raz na rok dziabiemy. A co? Kolejna sprawa, NUF 13 w sobotę, na który ciągle można się zapisywać. 22 zł koszt udziału w rytuale oczyszczenia. Więc jeżeli jest Wam ciężko pod górę, macie nerwy, depresję, brak sił albo ewentualnie Was coś telepie, to jest rytuał dla Was z tego względu, że pomoże on wyrównać energię, by móc przedrzeć się przez kolejną część miesiąca aż do rytuału pełni, gdzie kolejny esbat czynić będziemy, czyli wzmacniać generalnie dobrobyt i w ogóle wszystko, co możliwe. Te dwa rytuały, one powinny być w kajecie jednorożca obowiązkowe, czy samodzielnie, czy razem z nami, bo ja rozumiem, że mamy jednorożce, które lubią same, a mamy jednorożce, które sama nie zrobię, więc po to tutaj ja jestem, żeby poprowadzić, bo generalnie to nie jest tak, że ja za Was robię, tylko my robimy. Jest jeden owca przewodnia, która prowadzi po to, żeby inni wiedzieli, gdzie, to pytanie jak do poleść. Owcy przewodni. Pytam się, jaki kolor świeczki? Jak ja usłyszę jeszcze, kiedy to no. Kolor świeczki, będę wrzeszczeć. Koniecznie tęczowe w kropki, koniecznie, bo innych w ogóle nie. Nie, z tym kolorem świeczki, ja rozumiem, że są osoby nowe, ja zawsze będę powtarzać. Czymkolwiek się nie podłączysz, czy to będzie pstrokaty podgrzewacz, wchodź sobie sama, jakżeś nie wlazła. Czy to będzie duża biała świeca, to będzie dobrze. Kolor świeczki jest mniej istotny, istotna jest ofiara z ognia. Tak, ale gdyby ktoś był gadżeciarzem i lubił się bawić, to w nowiu stosujmy czarne do tego rytuału, a w pełni stosujmy złote do rytuału pełni. O, dokładnie tak, czyli zapisać się można. Ogłoszenia w tym tygodniu w ogóle ustawiłam, że wchodzą same, więc nie panuję, kiedy się pokazują. Można wejść? Czy ciężko drzwi otworzyć? Koty. Także poustawiałam, ale macie w ogłoszeniach kiedy, na ile, na jakie konto, także myślę, że tak. A jaka świeczka do rytuału w sensie tego wielbienia, tak. No to tutaj słuchajcie, woda, no to niebieska, tu Wam dobrze Kasia podpowiedziała, kolor wody, ale no oczywiście, jeżeli będzie podgrzewacz albo biała, to nie... Ja będę miała białą, czy świat się zatrzyma? Nie, nie urwę, chciałam powiedzieć. No właśnie. No, także słuchajcie, chodzi o ofiarowanie przedmiotu, który się spala, więc przestaje istnieć w naszym wymiarze. Ciekawe, ile świeczek jest w tamtym wymiarze, jak się przekształciły. Ale to jest rodzaj ofiary. A magia wymaga ofiar. Brzmi strasznie, a tak naprawdę chodzi o proste rzeczy. Dobra. Magia jest wolnością. Macie tekst medytacji wiatru na blogu i pojawi się na blogu tekst medytacji wody. Także te teksty będą, ja to dzisiaj powrzucam, bo dzisiaj jest dzień poniedziałkowy, czyli Wiśniewska siedzi w papierach, bo kiedyś trzeba. Kolejne takie ogłoszenie parafialne, kochani. Messenger jest w dramatycznym stanie na moich urządzeniach. Na komputerze nie widzę wcale. W telefonie widzę kompulsywnie, a jak widzę, to czasem chcę odpisać, a nie wysyła i jest dramatycznie, więc jakbyście pisali na VIP-y, sorry, nie będzie odpisu pewnie, nie wiem, kiedy to się rypnie i unormuje wreszcie, ale tak to jest. Poczekajcie, muszę różdżką zamknąć drzwi, bo mi się... Wiecie co, to jest? Naprawdę to jest przedłużenie ręki maga. Autentycznie.
I nie tylko w przenośni, ale i fizycznie. Tak to bym nie sięgła, a wieje, kot wyszedł. A tak to proszę bardzo, różdżka, przedłużenie ręki maga i wyzwoliciel jego woli przekształconej w moc. Moją wolą było przymknięcie drzwi. Voilà! Działa. Dobra rzecz. Widzicie, jakie proste rzeczy. No. A były runki i żywioły? Były runki i żywioły. Wszędzie są poumieszczane, więc można je sobie popatrzeć. To nie trzeba ogarniać, to trzeba sprawdzać. Dobrze. Tak, i to będzie artykuł. Natomiast bardzo serdecznie Was zapraszam do dwóch filmów, które są już na starym i... Kiedy będą na nowym? Który? Cmentarna Magia. Cmentarz w piątek chodzi. No, ale na starym kanale już są. O karmie, czyli o przyspieszeniu czasu. Uważam, że jest filmem wartościowym. Oraz właśnie Magia Cmentarna, która uważam też jest filmem wartościowym, więc jak ktoś nie zahaczył, to niech zahaczy, obejrzy, zostawi po sobie ślad. No a artykuł pokaże się właśnie medytacja wody, po to, żebyśmy mogli wspólnie i razem czynić. Ja się czasem zastanawiam, czy takie właśnie uwielbienie nie jest najważniejsze, nawet ważniejsze od tego, żeby nam bogato i dobrze było, ale no, trzeba to robić. Zapraszam również na nowy kanał Wiśniowa Magia, dlatego że tam ukazują się sukcesywnie filmy jedynie magiczne. Ja muszę chyba ten kanał przekrzcić na kanał pod tytułem Księga Cieni, bo właśnie na tym to będzie polegało, że będą po prostu karty, po prostu magiczne rzeczy. Tak jak Wam mówiłam, będą wchodzić stare, ale sukcesywnie również nowe filmy. Po to, żeby nie było tam wieczorów z wróżką, vlogów, poranków, rytuałów, pełni, wszystkiego, co tutaj się dzieje. Po to, żeby tam była właśnie taka księga cieni, więc warto zasubskrybować. Na razie nazywa się Wiśniowa Magia, ale może go faktycznie przechrzczę na księgę cieni, bo to się z tego robi, generalnie. To się z tego robi. Musi być swoje nazwisko gdzieś tam. Myślisz? No. Czy chcesz ukryć, że to nie ty? To nie ja, nikt nie zauważy. Dobrze. I ostatnia w sumie rzecz, taka nawet nie ogłoszeniowa, tylko chwali post. Chwali post. Słuchajcie, to jest moja, to sobie ją pokazuję. I cała jesteś czorna w tych włosach, kochana. Będę ci musiała... O, na dupce ma czarne. Od wełny. Także, no ja tam mam dla kota tych. Wreszcie forma lalki życzeniówki przybrała formę, którą od początku postawiłam sobie za cel, czyli jest mięciusia, kiwa główką, nie naciskaj mi brzuszka, dobrze, jest mięciusia, jest obła, jest okrągła, jest kluseczkowa i ma, i jest ładna w ogóle i ma co powinna mieć, czyli tutaj albo wyszyte, albo przyszyte na poziomie serca znak pewien. W środku sygila, włożona na karteluszce niewielkiej, malutkiej. Musi mieć oczki, buźkę, różne techniki. Wreszcie technika jest dopracowana pod tytułem, uzyskałam co chciałam. Niestety, no z bawełny jest, ok? Ale nie jest płócienna, bo założenie, wow, z płótna. Płótno jest, słuchajcie, sztywne, twarde, nie wypycha się w takie milusie, mięciusie, kształtusie. Głowa robi się ach i towa trochę, magia ukryta jest taka sama, ale ja jeszcze lubię, żeby to było w takiej formie, wiecie, która mi odpowiada, czyli mi się podoba, czyli jest kluseczkowa i jest się do czego przytulić po prostu, więc są takie przytulaśne nasze lalki. Co mam? Oczki nie są takie same, nie? Nie, absolutnie nie takie. Wyglądają. Ja inaczej, nie, ja specjalnie wybieram dwa różne. Ja też mam. Bo tak. I to jest dla mnie taka właśnie wtedy creepy. I ta creepy panienka. Tak, opaska, włosy i w ogóle kitek. Tutaj po prostu, słuchajcie, panna idealna, naprawdę. Więc od tej pory tak to będzie wyglądało, ale to widzicie, założę płótno w ogóle. Zanim ja to płótno wypchałam na lewą stronę, to myślałam, że pogryzę wszystkie ołówki. Potem napchać tego, żeby to było okrąglutkie, drama jakaś w ogóle, a tu po prostu skarpetunia, bawełniana, rozciągać na każdą stronę, rewelacja. O, kot se drzwi teraz otworzył. Magia ta sama, natomiast forma przybrała wczoraj kształt taki, jaki chce, więc to taki chwalipost jest, także tak. Przypominam również, że
koniec kwietnia, maj, będziemy się z naszą Agatą umawiać na tworzenie kolejnych lal, motanko różnych, także będzie na pewno taki tudzież warsztat, bo tak to trzeba nazwać w sumie warsztat, no bo będziemy tam, wiecie, dziabać, więc jak macie ochotę na kolejne takie spotkanie, to już szmatki, nitki, frędzle, koronki szykować, a jak konkretnie ustalimy datę, bo Agata będzie wiedziała, kiedy ma wykłady, kiedy nie ma i może do nas przyjechać, to będziemy ogłaszać i będziemy działać. Także w ten sposób. No, sprawa online'owa, a na te czasy to akurat, że tak powiem, bardzo dobrze. Na razie ja nie robię żadnego webinaru. Dlaczego? Dlatego, że jestem podczas remontowania wszystkiego, co możliwe, czyli po prostu biura. Dzisiaj już podobno mają być tam fachowcy do zdzierania wszystkiego, bo najpierw trzeba zedrzeć. Najpierw to trzeba było w ogóle wszystko wynieść, tak? Ile się dało? Bardzo dużo się dało, no bo tam nie mieszkam, więc wiadomo. Więc wyniesione było wszystko. Teraz oni będą jeszcze zdzierać, dokładać, a potem trzeba będzie to założyć wszystko. Więc będziemy... Więc ja nie robię jak gdyby webinarów ze względu na to, że co będę miała pewnie chwilę, to będę musiała spędzić na wyborze kafelków, śrubek do płotków, nie wiem, motków do srodków i dramat będzie, więc ja to tak. Ale myślę, że już po świętach powinno być to jako zakończone, więc można już iść w tryb nauczania, że tak powiem. Dobra, słuchajcie, tyle na dzisiaj. Czy mam jeszcze coś do powiedzenia? Produkt tygodnia, na który nie mogłam się zdecydować i Dorota mówi, że może po prostu rzucimy jakieś zioła jako tak. No są i na dobrobyt, i na oczyszczanie, więc warto do sklepu Pentagram zajrzeć. No oczywiście ogłoszenia będą Wam się wyświetlać na wszystkich możliwych mediach, także tydzień pod wezwaniem ziół. Ja się śmieję, że produktem tygodnia niedługo będzie ten zeszyt do błogosławieństw z tego względu, że wszystkim się już zaczynają kończyć, bo to już, słuchajcie, rok czasu mija no, od takiej już, akcji. Już, tak powiem, drugie kółko leci. Drugie kółko leci, dokładnie, bo ja wiem, że też mi się kończy, więc to drugie kółko leci. Ja się tylko zastanawiam nad jednym. Są osoby, którym już się to skończyło, ten zeszyt. Ja generalnie w nim zawsze piszę, a mam jeszcze ze dwie strony. Nie wiem, to się nazywa magia. Dobra, słuchajcie, i tyle chciałam chyba dzisiaj, także życzę Wam, żeby... Musiała zamówić nowe. No, życzę Wam, żeby się dobrze działo w tym tygodniu, żebyście mieli dużo energii. Ja lecę do pracy, więc jakieś ogłoszenia, artykuliki będą się tutaj pokazywały. Myślę, że w okolicach godziny 15 zrobię... co zrobię? Tą z wróżką coś po południce chyba jakąś, dlatego, że... prosto mi słońce w gały świeci. O! Dlatego, że mam w zaległościach sporo maili, a dzisiaj najważniejsza rzecz, bym mi powiedziała. Świętujemy Dzień Kobiet. Plan jest taki. Ja o 20 mam wisienki, to jest w ogóle inna sprawa. 21 spotykamy się na medytacji wody plus krótki program Wieczór z Wróżką, a o 22 na Szkole Magii Tarota leci link, przez który można wejść na jumprezę kobiecą. Ladies robimy, po prostu ladies po prostu robimy. Także przyszykujcie sobie chipsy muszą być, te ciastki muszą być, cydrę, tęcze i różne takie rzeczy. Także to jest ważne. Z linka ze szkoły, jak ktoś jeszcze nie jest na szkole, to trzeba się tam do grupy dodawać i będziemy... gadać o wszystkim i o niczym, przygotujcie jakieś pytania, co bym jak suseł nie siedziała i tylko siorbała jakieś tam Johnny Biny czy inne Jackie Danielsy. No, żeby nie było. Także co, żegnam się z Wami, buziaki, i do zobaczenia. Najpierw macham widzom YouTube'a, którzy program zobaczą później i to jest prawdziwa magia.